Cześć, tu znowu Gimper, gramy Mountain Blade Warband i wracamy do starej rozdzielczości, bo jednak 40 klatek na sekundę, a 20 to jest duża różnica nawet przy oglądaniu. No także wracamy do naszej przeciętnej rozdzielczości. Szczerze mówiąc, Warbanda grałem sporo czasu temu, także... A, tych zbrojnych muszę oddać. A, czyli generalnie jestem teraz wolny. Splądrowałem wioskę, jak widzę, a tak... No właśnie, czuję jakbym się po imprezie obudził, nie? Splądrowałem wioskę? No splądrowałem chyba, no nie wiem, coś splądrowałem. Także wracamy sobie to posprzedawać. O, wieśniacy. O, lord. Sorry, gościu, nie będę się z tobą bił. Jaki mam speed 5.3 on ma? Nieważne, bo sobie poszedł. Okej, okay, lecimy odnieść te łupy i oddać królowi Harlowsowi tych zbrojnych. Trzeba sobie z nim polepszyć stosunki, żeby nam przydzielał Lenna. A potrzebuję jakiś zameczek, żeby mógł powoli przygotowywać mój niecny plan opanowania świata za pomocą wojska Nordów. Prawem sobie wszystko sprzedamy. To są mdłości króla. Tym razem się nie przejęzyczę. Harlausa. To są mdłości króla Harlausa i możliwe, że tam będzie. No na pewno 1500 żołd. Ale co z moją wiosną? Aha, przejęli, dobra. Spoko. Beznadziejnie. Dobra, no to prawie, no chłop, a myślałem, że to jakby wrodzy chłopi. No to przyjaźni chłopi. Będziesz tu, królu Harlausie? Coś tu jest. A ten w środeczku Dalinar, Trafart. Nie ma tu króla Harlausa. Tam jest jeszcze hrabia Clays jakiś. No, zobaczymy co tam w tawernie ciekawego się dzieje. Ło, wpadłem w zasadzkę. Zaatakowała mnie grupa bandytów. Dobra, moment. Oni idą z różnych stron, to jest najgorsze. Pierwszy strzelę. A, trafienie w głowę, level up. Tam też jest bandzior. Dobra, moment. Nie mogę tu na murek skoczyć. W sumie jestem w pełnej zbroi, no to nie ma co się dziwić. No, gościu. Kurde, no. Aj. Załatwię to z tobą o tak. Dobra, lecą tam kolejni bandyci. Leśni bandyci w mieście. Winni być miastowi bandyci. Spadła goście. Bum. Pudło. O, gościu nie trafił, ale za długo nie pożył. No i bla bla bla, otrzymuję sakiewkę od nich i trochę doświadczenia. Okej, co my tu mamy? Borcha. On był kiedyś u mnie, nie? No to 300 dynarów, masz gościu jeszcze raz i wracaj do mnie. Podrasta mi się tutaj oddziałek cały czas. Ten Borcha nawet nie umie jeździć. No to zaraz go nauczymy, bo to jest podróżnik. Najemny fechnik. Dobra, wy mnie nie interesujecie, goście. Ale mało kasy masz. Handlarzu. Dobra, zapłać ile możesz. Zapłać ile możesz. O, ten masz 4,5 tysiąca. To może uda mi się wszystko sprzedać? Chociaż wątpię, a może. 4. Widzicie jak się zarąbiście opłaca plądrowanie? No nie wszystko się udało sprzedać. O, to mi wróć, to mu daj. O, okej. Okay. Pyter ma 2 kafle jeszcze. I mam 12 tysięcy. Ponad. Nie, no 12, dobra. Mhm. Opłaca się zarąbiście plądrowanie wiosek, jak widzicie. Więc teraz tak, trzeba Borcha. Borcha to jest polsko, do niego będę mówił. Borchę trzeba nam tu wyposażyć.
Tylko czy umie jeździć na koniu? Umie, dobra. Siły ma 8. Także bazując na tych informacjach będę mógł... Nie. Tab, nie, anuluj, dobra. Będą teraz się oceny pytać. No już, ale mnie to interesuje. Przez szperę kliknąłem. Masz nordycki krótki miecz bojowy, masz trójkątną tarczę jeździecką. Następnie masz. O, 1000 na niego dla hełm. Nie będę taki. Albo. Szarpniemy się. I buty w fatalnym stanie mu kupię. O, kapelusz marnidowy. Nie no, rękawic za 1200 mu nie będę brał. Aż tak mnie nie zgięło. No jakiegoś konika mu tu. Osiodłany koń. Proszę bardzo, Borcza. Wszystko dla ciebie. I hełm. I płaszcz. I buty. I koń. I miecz. I tarcza. Jak ładnie wygląda teraz? Dobra, ja przy okazji zdobyłem level up. Tylko sprzedam jeszcze ten beznadziejny ekwipunek borczy. Kupię sobie trochę żarcia też. O, macie, żyjcie, chleb. I jeszcze zboża może. Chleb ze zbożem będziecie żreć. Bo zboże jest jakby chleb wam się skończył, żebyście sobie nowy zrobili. Dobra. Nie mam kompletnie pojęcia, sobie tu dalej iść. Najlepiej by było w charyzmę. Charyzma mi daje też możliwość... Nie, inteligencja mi daje możliwość na perswazję. Więc sobie chyba teraz pójdę w inteligencję na poziom 12. Daj mi to też zarządzanie ekwipunkiem. Zobaczcie, że nie mam, ale jest rano dość. Znaczy wiecie, dla mnie 12 to jest rano, jak mam wolne. No dobra, to ciskamy w inteligencję, przy okazji 2 punkty będę miał do rozdania. Żeby mieć perswazję na 4. Władanie bronią. Teraz to w ogóle nie ma sensu tego ulepszać, bo 140 już przekroczyłem. Siła rzutu nie, bo się nie bawię w to. Skrywać atletyka. Zdobywanie łupów, a czy ktoś jej nie ma? Nie wiem. Szkolenie. Tym się zajmuje Jeremus, inżynieria ETS Artimener, czy jak mu tam? Dobra, to pojedziemy w atletykę. No i tą drzewcową sobie ulepszamy w sumie. Dobra, a ty mi powiedz, kochasiu, gdzie jest król Ragnar? A masz dla mnie jakieś zadanie może? Ktoś, kto porwie jednego z lordów z Królestwa Vaegirów. Muszę odmówić pani, nie jestem typem porywacza. Dbam o honor. Przykuję pewnej osoby... Harlaus, nie Ragnar. Król Harlaus był w niewoli u swoich wrogów. Jak miło. Jak miło, mój królu. A, zapomniałem, że są właśnie... Rozbiorę Swadi. Swoją drogą. No, może się pobijemy z jakimś lordem. Chociaż przydałoby się skoczyć najpierw gdzieś, gdzie byłby... gość skupujący niewolników. W ogóle już karmię by się przydało powiększyć. O, tu są jakieś ludziki. Król grawe w niewoli, no to... Król Ragnar! Harlaus! Kurwa! Król Swadi będzie. Podróżnik. O, najemni kawalerzyści. Wędrowny bard. Nie ma gościa, który skupuje niewolników. O, 2200. To jedziemy do Tyr. Spróbujemy się tam wkraść. Sprzeda tych niewolników. Chociaż w sumie co oni mi przeszkadzają. Hrabia, jedziemy za hrabią Klargusem, bo to jest nasz marszałek. Zobaczymy, gdzie on nas tu poprowadzi. Prowadź nas, marszałku. Już miałem inne plany, ale prowadź. Pewnie będą oblegać miasto, to bardzo mi na rękę, bo tam pewnie jest król Swadi uwięziony. Zobaczymy. O, i kolejny się dołączy, hrabia Race. I odbijamy Uxcall. Zgadza się, tak? Zgadza się, odbijamy Uxcall. Znaczy, ja powiedziałem, że Suno poprzednio. A mi się te nazwy tu rypią.
No, będę oblegać, już pewne. Podobne, że nie wiem, już nawet się... O, wieśniacy moi, wieśniacy. Nie za szybcy wieśniacy. Zaczekamy, aż wjadą w to miasto. Bo i tak wjadą w nie i się zacznie oblężenie. Zobaczcie. Sir Gimper, Bahadur. Przepraszam, ale jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Bahadur, od kiedy wziąłem twoją sól, walczyłem dla ciebie za wzięcie. Nie zawsze jednak o czym wracam więc do domu. Nie! Może zdoła cię przekonać do zmiany zdania. Przykro mi, ale nie rozumiem ciebie. Bahestur odszedł. Ej, nie, on był moim jedynym kuśnikiem, NPC-em. No niestety. Jak się zaczynają kłócić, to się takie rzeczy robią. I cała kasa, która w nich wsadziłem, pójdzie. Ale nie wszyscy odejdą. Mam nadzieję. A czekamy, czekamy, oni zaraz tu jadą w ten sam... O, wjechać. Fuck, szybko wjeżdżać razem z nimi, gdzie oni są. Bo nordowie lordyccy na plecach się tam. Zbliż się do obozu. Dołącz do następnego szturmu. Odbijamy Uxkhol. No. O, jak blisko drabiny. Szybko dopchać się tam. No już się nie dopchło. Będzie ciężko, bo po takiej drabince w ogóle włazimy. Nie wiem, czy jest sens się tu pchać. Patrz, jak nas będą wystrzeliwać. No po prostu to jest niesamowite. Ale wreszcie oblężenie. Dobra, wbijamy tu na górę. Najlepiej na takim widoku będzie jednak tu, żeby nie stracić równowagi. Zresztą ja wejdę siekę z was zrobię, ludzie. Po prostu się... To właśnie najgorsze wbicie tam, a potem to już jakoś idzie. No, nie spychaj mnie. Też chcę tam wejść. Też chcę... No, nie, nie! Wierzę. Nie mam was w dupie. Siedzę na dole i strzelam z łuku. Co gość strzelasz do moich? Pozwoliłem ci? Trawienie w głowę, ja. Tam kolejny. Moje mają tam wbić, rozumiesz? Moment, ustawię się troszkę inaczej. Tak się ustawię. Kto kurzników wysyła do oblężenia? No ludzie. No, gdzie do mnie? O ty, pipo. No, wiesz co, gościu? Zaraz zdechnę. Gdzie on jest? Żeby tam już bili moi? Ale mam, patrzcie, strzałę. O, dwie strzały w ramieniu. Dziw, że mogę miecz trzymać. I tam kogoś widziałem. Dobra, może tam jak strzelę. Coś pomogę? Chociaż nie, no wątpię. Dobra. Bijamy na tą drabinę. I tu by mi się przydała tarcza właśnie w tym momencie. No nie widzę tu strzelców za bardzo. Po bokach, więc od kogo oni tam giną? Tam w środku od zbrojnych giną, czyżby? To wiecie co? O, wbili, wbili tam. Pięknie. Ściąłem cię, gościu. Tam jest typek jakiś. Fuck. Prawie by mnie dorwał. Dostał w łeb! Kogo nie ma, sprawdzę na minimapce. Nie ma, dobra, czyli idziemy tam. To stąd se postrzelam. Ty, gościu, tam. Słyszysz? Słyszysz? Posłyszę, jak strzałą w łeb dostanie. Dostał łeb strzałą. Chyba usłyszał. O, to ci jak się tam pchają. Jak hedy wchodzą też ładnie. No bo tak nie będę strzelał, bo boję się, że moich trafię. Co to było? Jaki zeskok elegancki. Zszedłem tu na dół, ale nie widzę schodów nigdzie, bo nie ma tu schodów. No tam się kolejni pojawili. Sobie postrzelamy. Miasto jest nasze, odbijemy je. Zafajdani nordowie. Czy jak spadają, kurwa? Co tam się dzieje, że oni tak spadają? No nie wierzę. No i... Ale bez nadzieja. Fuck, ja cofnę, bo mnie tu zaraz zarąbią. Jak pojedynczo będą mi podchodzić, to sobie dam radę z nimi, ale... Jak kupą tu na mnie wlecą, to będzie cienko. Dobra, ja sobie do was postrzelam do dziki. Jeżeli pozwolicie. A, dobrze, bo oni na tamtych się gapią. No, w łeb dostał i żyje, no wiecie co? Kolejni moi wbijają tu.
Ty gościu. A poleciał w dół. No nie poleciał w dół, bo ragdole mam wyłączone. No to włączę sobie ragdole, pozwolicie. Gdzie one są? Aha, bo ja wyłączyłem ragdole na czas nagrywania w HD. A tak to by gościu nam ładnie poleciał, tam wiecie? Strzały się zaraz skończą. Dobra. Chociaż jeszcze dwie strzały mamy to. Przecież nie mam tego strzelać. Ha! Nadchodzi wybawienie. O, już wygraliśmy. Jak tam moi? Mój jeden zginął. Najemny kawalerzysta, który kosztuje 700. Dobra. I wrogowie wszyscy zginęli. Uxquall jest nasze. Dobra, teraz chciałbym z kimś pogadać, kto tu jest. Nie ma tutaj króla. Uxquall. No patrzcie, automatycznie 90 tych się pojawia. To wbita w nich tu. Bójka, 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 bójka. Bójka, dołączyć się. Ha, mamy trzykrotną przewagę. Chciałem po oblężeniu miasta, albo dobra. To sobie skończymy ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Zagrajmy w Mountain Blade Warband.